bez dotyku nieba, to ja tu pomogę posprzątać za tą kazalnicą. Tak naprawdę, nie? Panie Boże, tak bardzo potrzebujemy Twojego dotyku. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją łaskę każdego dnia, ciągle na nowo, że możemy jej doświadczać. I doświadczamy jej dzisiaj, bo jesteśmy tutaj znowu. Panie, ja Ci dziękuję, bo to pokazuje Twoją wierność po prostu. Amen. Na początek mała anegdotka. Rysiu i Kasia są, czy już poszli? Myślę, że się nie pogniewają. Mała Zoja, tak, Zoja, ile ma? 4, 3, 2. Bo to nie wiem, czy takie pytania zadaję, ale myślę, że Kaleb już ma za sobą, więc wezmę Zoję. Na przykład Zoja przychodzi do mamusi i mówi: mamusiu, skąd się biorą ludzie na ziemi? Skąd się wzięli ludzie na ziemi? No i Kasia oczywiście mówi: no Pan Bóg stworzył ludzi, stworzył Adama i Ewę i oni się rozmnożyli i stąd są ludzie na ziemi. No ale Zoja stwierdziła, że jeszcze pójdzie do taty. No i pyta się: tatusiu, skąd się wzięli ludzie na ziemi? No i tutaj muszę w nawiasie powiedzieć, że światopogląd Rysia jest diametralnie różny od tego, co tu teraz powiem, bo to tylko na potrzeby tej anegdotki. Rysiu mówi: no, ludzie pochodzą od małp. Były małpy, rozwinęły się i stąd mamy ludzi na ziemi. No i Zoja jest zaniepokojona, poszła z powrotem do mamy i mówi: mamusiu, ale tatuś powiedział, że ludzie pochodzą od małp, a ty mówisz, że Pan Bóg stworzył ludzi. To jak to jest? Kochanie, no to jest proste. Ja mówię o naszej części rodziny, mojej części rodziny, a tatuś mówi o swojej części rodziny. Rodziny się nie wybiera, prawda? Mam nadzieję, że nie będę miała rozmowy, reprymendy od Rysia później, ale... Rodziny nie wybieramy. Pan Bóg z jakiegoś powodu, z jakiejś przyczyny postawił nas w rodzinach. I to, co dzisiaj chciałabym zrobić, to po prostu zakończyć cykl, który przez kilkanaście miesięcy chyba się tak to rozciągnęło. Mówiłam na temat początków, powrotu do początków na podstawie Księgi Rodzaju i mówiliśmy o pierwszym małżeństwie, o pierwszym dziecku, o pierwszym rodzeństwie, o pierwszych ludziach, tak? I później mówiliśmy o Abrahamie, z którym Pan Bóg zawarł przymierze. No i w jakiś sposób Pan Bóg sobie upatrzył rodzinę, właśnie rodzinę Abrahama, Izaka i Jakuba. No i ostatnio mówiliśmy o tym, że ta rodzina, zwykła i niezwykła rodzina, czyli niezwykła dlatego, że jest rodziną przymierza, ponieważ Pan Bóg zawarł z nimi przymierze, z Abrahamem, później potwierdził to z Izakiem i z Jakubem zresztą, jest niezwykła, a z drugiej strony jest zwykła, ponieważ problemy, które tam widzieliśmy, no będą, może są nam czasem bliskie, prawda? Są nam znane. Nawet niektórzy z Was pytali mnie: będziesz dalej mówić o tej patologii w rodzinie? No więc może nie będę tego nazywać patologią, ale faktycznie, kiedy popatrzymy na to, co działo się w tej rodzinie, no to mamy, powiedzmy, takie dysfunkcyjne wzorce, prawda? Wzorce do naśladowania. Dzisiaj byśmy to nazwali po prostu dysfunkcją, takie modne słowo. A więc dzisiejszy mój temat: rodzina przymierza, ale Bóg, ale Bóg. No i od razu chcę powiedzieć, że Pan Bóg ma swoje ale w tym wszystkim i to będzie taka nić, że tak powiem, przewodnia. A więc Pan Bóg umieszcza nas w rodzinach i my w tych rodzinach uczymy się kochać, uczymy się przebaczać, uczymy się też chować urazy, uczymy się rozwiązywać konflikty albo zamiatać pod dywan. Uczymy się różnych ciekawych lub mniej ciekawych i dobrych lub mniej dobrych postaw
i zachowań. I ciekawe jest to, że Pan Bóg właśnie tą rodzinę opisuje. I opisuje historię biblijną w Księdze Rodzaju i później, ale te, o tym będę mówiła. Historie biblijne są taką wizytówką Pana Boga, bo kiedy czytamy te historie, to tak naprawdę zachęcam was do tego, jeżeli czytaliście lub nie, już dawno nie czytaliście, to zachęcam przeczytać te historie pod kątem tego, jaki jest Bóg. Bo to On tak naprawdę pokazuje się, jaki jest, tak, w losach tych ludzi, w tym, jak reaguje na ich decyzje, na ich postawy, nie zawsze właściwe, w jaki sposób przechodzi cały czas przez ich losy i doprowadza tak naprawdę swój plan do końca, bo to Pan Bóg i tak na końcu zrobi to, co zamierzył. I chciałabym też powiedzieć, i też pewnie to jest wasze doświadczenie, że przyjaźń zaczyna się od historii. Mam taką koleżankę, znajomą, która mieszka kilka bloków dalej i ona jest też nauczycielką. No i tak, wiecie, przez ileś lat mijałyśmy się czasem i mówiłyśmy sobie cześć i tam co w szkole, no tak, wiadomo, tamten, można sobie ponarzekać. Ale ostatnio była taka okazja, siadłyśmy razem przy kawie i opowiedziałyśmy swoje historie. Ja swoją od dzieciństwa i ona swoją. I wiecie, tak czułyśmy, że wtedy, w tym momencie zaczyna się przyjaźń tak naprawdę. Od opowiedzenia sobie historii, swojej życiowej historii, tak? Swoich przeżyć, okoliczności. I tak jest z Panem Bogiem. On chce, i my to mówimy tutaj często, prawda, z tego miejsca, że Pan Bóg chce wejść w relację w przyjaźni z tobą i ze mną. I te historie, w jaki sposób On działa, są właśnie takim zaproszeniem do tego, żeby Go poznawać, w jaki sposób On działa właśnie. I żeby w tą relację przyjaźni wejść. No i dzisiaj skupię się na dwóch osobach, Jakubie i Józefie. Będę przytaczać pewne fragmenty, ale nie będę opowiadać i czytać wszystkiego, bo tego jest dużo, więc zachęcam sobie do przeczytania. Pierwsza moja główna myśl, taka prawda, jaką widzimy w historii tej rodziny, to jest jaki ojciec, taki syn. Jaka matka, taka córka. No. Mówiliśmy o tym ostatnio, nie? Że Abraham zrobił coś takiego, że po prostu nie powiedział do końca prawdy, zasłonił się Sarą jak tarczą, no i została zabrana przez Faraona, tak, do haremu. Na szczęście nic się nie stało, no właśnie, bo Pan Bóg po prostu zadziałał i zatrzymał to. No i to jest nieprawdopodobne, ale Izaak zrobił to samo z Rebeką. Prawda? Jak czytacie dalej, czytamy dalej 26 rozdział, to dokładnie to samo. Też powiedział, że Rebeka jest jego siostrą, no bo była kuzynką. Tak, no i dokładnie to samo się stało. Na szczęście Pan Bóg też temu zapobiegł. A więc to są te wzorce, niezdrowe wzorce. Nie do końca prawdy, półprawdy, kłamstwa, może jakieś chronienie siebie za plecami kobiety, żony. Faworyzowanie dzieci. Tak, wiemy, Ismael, Izak, później Jakub i Ezaw. Mama lubiła, kochała Jakuba, bo był w domu, bo sprzątał, mył okna, tak, gotował. Znaczy, no okna nie, bo w namiocie mieszkali, nie? No, ale po prostu był przy mamusi. No to Rebeka go bardziej wolała. No a Ezaw był łowczym, myśliwym, no i po lasach biegał, czy tam po polach, nie wiem. No i dlatego Izak bardziej go lubił, nie? Co sprawia, że doszło do poważnego konfliktu. Józef również był faworyzowany. A więc faworyzowanie, niezdrowe relacje.
To wszystko dostajemy. Oni dostawali od rodziców i my też. W naszych rodzinach dostajemy pewne rzeczy od rodziców. I Piotr o tym mówi bardzo dobrze w swoim liście, w pierwszym rozdziale pierwszego listu swojego. Przytoczę. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział 18 i 19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Jakie było nasze postępowanie, jak mówi Piotr? Jakie? Widzicie werset? Marne, no marne, tak? Marne postępowanie, czyli złe, kiepskie, słabe, dzisiaj byśmy powiedzieli słabe. Skąd je mamy? No od ojców, tak? Od ojców jest przekazane. Oczywiście my możemy je przyjąć lub nie, ale często jest tak, że naśladujemy wzorce i wcale tego nie chcemy. Ja jestem wychowana w takiej rodzinie, gdzie kobiety są silne i niezależne. No i wiecie, no byłam wychowana, że trzeba sobie radzić, pokonywać trudności i nie ma czegoś takiego, że nie potrafię, nie jestem w stanie. Ktoś tak do mnie mówi, to jakby mówił po chińsku, bo ja tego nie rozumiem. Możecie zapytać mojego męża. Nie ma łatwo, naprawdę. Bo w relacji, w małżeństwie, w rodzinie nie zawsze jest to dobre. Tak? Czasem trzeba przyjąć słabość, czasem trzeba się do własnej słabości przyznać, a z tym jest problem u mnie. I jak ktoś mi mówi, nie dam rady, no to jedyna moja odpowiedź, weź się w garść, człowieku. No weź, po prostu zawalcz, tak? A nie mówisz mi tu, że nie jesteś w stanie. I no musiałam też do tego dojść, tak? Że to jest pewien wzorzec, ponieważ moja mama, moja siostra przyrodnia, która ma naprawdę trudne życie, moje kuzynki, moje ciocie, wszystkie są walczące kobiety. No i wiecie, no po prostu trzeba pewne rzeczy przerobić. A więc jaki ojciec, taki syn, jaka matka, taka córka. Więc to są pewne dysfunkcje, tak? Jeżeli przenosimy te rzeczy, dzieci wychodzą z domu, wychodzą z rodziny, zakładają nowe rodziny, zakładają swoje rodziny i pewne rzeczy po prostu przenoszą, tak? I te niektóre postawy grzeszne, ułomne, dysfunkcyjne przenoszą. Kiedyś pewien taki komik powiedział, że szczęśliwy człowiek, który ma rodzinę kochającą, troszczącą się, troskliwą i zjednoczoną rodzinę w innym mieście. Tak? Bo wtedy ta rodzina na pewno jest idealna, która mieszka 50 kilometrów albo 100 kilometrów dalej. A więc powiem teraz coś, co może mam nadzieję, że mnie tutaj żaden pomidor nie dosięgnie. Ale to jest logiczne, tak się nad tym zastanawiałam. Jeżeli jesteśmy upadli, dysfunkcyjni, tak, i mamy nasze rodziny nie do końca zdrową dynamikę i jesteśmy też częścią Bożej rodziny, Kościoła, to jaki jest Kościół? No, też nie do końca może być zdrowy, prawda? No nie, no charyzma nie, no oczywiście charyzma jest doskonała, no ale od kiedy ja tu jestem, no to już jest zepsuta po prostu. Tak? No, tak jest, prawda? Chcielibyśmy, żeby było doskonale i dążmy do tego, ale nie jest tak. I jak ostatnio mówiłam o tej rodzinie właśnie, o tych wszystkich tam jakichś trudnościach i patologiach, to niektórzy mi powiedzieli, to jest takie uwalniające, że bohaterowie biblijni, którzy zresztą są później w Hebrajczykach w 11 rozdziale na liście bohaterów wiary, tak? Abraham, Izak, Jakub, Józef, też byli nie do końca zdrowi.
Bo co jest najważniejsze? Kto w tej rodzinie i w tej historii jest najważniejszy? No wiadomo, Pan Bóg, nie? Pan Bóg i Jego dzieło. No więc zrobiło się trochę ciężko, więc poproszę teraz o zdjęcia. Pochodzę z Ustronia, to jest, widać? Tak? Nie? O, teraz widać, tak. Wisła, właśnie, to jest Wisła. Wisła, to jest Wisła, tak wygląda Wisła, nasza polska rzeka w Ustroniu, tam skąd pochodzę, tak? I 10 minut piechotą, kto był u nas, to wie, znaczy u mojej rodzinnym domu. Spacerek na dół. I jak miałam tak gdzieś może 2 latka, około 2 lat, to moja mama, w lecie oczywiście, ponieważ mieliśmy duży dom, mieszkałyśmy tam z dziadkami i jeszcze moi dziadkowie wynajmowali jeden pokój dla wczasowiczów, żeby sobie trochę podreperować budżet. No, była tylko jedna łazienka. No i moja mama stwierdziła, że nie będzie blokować łazienki i brała mnie za rączkę spacerkiem, żeby mnie wykąpać w Wiśle, w rzece. No dzisiaj to byłoby nie do pomyślenia. Ale słuchajcie, to nie jest żadna trauma z dzieciństwa, bo ja to uwielbiałam po prostu ponoć, bo ja tego nie pamiętam aż tak dobrze. Ale mama mówi, że ja byłam zachwycona po prostu tym. No szłyśmy sobie tam nad wodę, no nie pod tym wodospadem, nie? No bez przesady, no ale gdzieś tam, wiecie. No i mój drugi punkt, druga myśl główna, to jest, co siejesz, to zbierasz. Moja mama zasiała mi odporność. Jako dziecko nie chorowałam w ogóle, co wcale nie było takie dobre, bo jak wszystkie te choroby wieku dziecięcego przechodziłam z moimi dziećmi, nie? Także tak nie do końca. Ale po prostu jako dziecko naprawdę byłam odporna. Zresztą no dzisiaj też jestem, dzięki Bogu, no ale nie wiem, czy to akurat tam ma związek z tym, bo to było, wiecie, ponad pół wieku temu, więc no. W każdym razie siejemy. Siejemy słowa, siejemy postawy, siejemy czyny, czy tego chcemy, czy nie. Ważne, żeby siać świadomie, tak? Bo wtedy, jeżeli mamy dobre serca i chcemy dobrze siać, no to siejemy dobrze. No ale można też siać źle. Moja mama zasiała mi dobrą rzecz. Nie boję się wody, chociaż nie jestem jakimś pływakiem super, jakieś tam rozpaczliwe ruchy mi pomogą się utrzymać na wodzie, ale nie boję się wody. I to też jest fajne. Wracając do naszej rodziny przymierza. Jakub w 27 rozdziale, w sposób, rozdziale Księgi Rodzaju, tak, w sposób perfidny i obrzydliwy oszukuje swojego tatę Izaka i wyłudza błogosławieństwo, które należało się według prawa Ezawowi, bo Ezaw, mimo że to były bliźniaki, ale był pierwszy, tak, więc on powinien dostać pierworództwo, błogosławieństwo, czyli znaczy to, że miał dostać po prostu większą część majątku i być głową rodziny. No i pewnie Jakub, wiecie, niektórzy myślą, że Jakub to miał takie pragnienie błogosławieństwa. Może miał, ale ja tak sobie myślę, że on po prostu ogarniał dom, domostwo, rodzinę, no bo był w domu, nie? I myślał, co ten Ezaw w ogóle wie? Ja tu znam wszystkich po imieniu, wszystkie dzieci od służących i innych, i niewolników, i wszystkie zwierzęta może po imieniu prawie, tak? A ten tam biega gdzieś po lasach, no to co on może wiedzieć, jaką on będzie głową rodziny? To moja interpretacja, możecie się z nią nie zgodzić, ale myślę, że w tym momencie Jakub tak do końca jeszcze może nie był taki chętny, żeby mieć to błogosławieństwo. Pewnie chodziło też o majątek, bo to też się z tym wiązało. No w każdym razie w sposób obrzydliwy, perfidny przebiera się za swojego brata, Ezawa, tak? Razem zresztą w sojuszu, w umowie ze swoją mamą i oszukują Izaka, który zapadł już na zdrowiu, chociaż nie wiem, czy wiecie i czy ktoś to obliczył sobie, ale niedawno przeczytałam, że Izak
tym momencie, kiedy mówi tutaj w 27 Izak, że się już zestarzał i że już będzie umierał i teraz chce pobłogosławić, żył jeszcze 40 lat, nie? Także może miał jakąś depresję albo co, nie wiem. No w każdym razie, a obliczyliście, ile mieli panowie dwaj, czyli bracia, 77, każdy z nich, Ezaw i Jakub. My mamy w naszych umysłach takich młodych, nie? Że tutaj pierworództwo, błogosławieństwo, no Ezaw już miał żony, ale Jakub był starym kawalerem. No tak, w domu u mamusi, nie? No to już jakaś dysfunkcja moim zdaniem. No w każdym razie oszukał perfidnie swojego tatę. Wykorzystał to, że był ślepy, nie? To ojciec i nie widział. Ale no i niestety musi uciekać. W ogóle Jakub to tak ma w sobie, że on ucieka, nie? On tak różne miał takie rzeczy w życiu, że musiał uciekać parę razy. No w każdym razie ucieka. Ucieka do, zresztą za namową Rebeki, ucieka do swojego wujka, czyli do brata Rebeki. No i tam zakochuje się w Racheli. Tą historię pewnie już nieraz słyszeliście albo czytaliście, tak? W jaki sposób oszust został oszukany. Co się jeszcze zbierasz? Jeżeli Jakub oszukał i był oszustem w jakiś sposób, to trafił do profesora, jeżeli chodzi o oszustwo. Tak, do Labana, który nie tylko oszukał go, że tak powiem, na łożu małżeńskim, ponieważ podstawił mu siostrę w dniu ślubu, czyli nie tą, którą Jakub chciał, Rachelę, tylko Le, starszą jej siostrę. Więc Jakub oszukał swojego ojca na łożu śmierci, a został oszukany na łożu małżeńskim. Ciekawe, co lepsze, nie? Albo co gorsze w tym momencie. Pracował 20 lat u Labana i mówi, że Laban przez kilka razy, 10 razy, tak jest powiedziane, zmieniał jego zapłatę. I tu chciałabym przeczytać parę rzeczy. W 31 rozdziale Jakub doświadcza, jest opisane, on doświadczył już spotkania z Bogiem w drodze tam, natomiast tutaj mówi coś, co właśnie chciałabym podkreślić i co jest tą główną myślą naszą. 31 od 3 do 7 czytam, Księga Rodzaju. Wtedy rzekł Pan do Jakuba, czyli Pan Bóg powiedział Jakubowi, wróć do ziemi ojców swoich i do rodziny swojej, a ja będę z tobą. Posłał więc Jakub i wezwał Rachelę i Leę na pole, gdzie były jego trzody. I rzekł do nich, widzę ja po obliczu ojca waszego, że wobec mnie nie jest ono już takie jak dawniej, lecz Bóg ojca mojego był ze mną. Ale Bóg był ze mną, lecz Bóg był ze mną. Wy same przecież wiecie, żem służył ojcu waszemu ze wszystkich sił swoich, ale ojciec was oszukał mnie i 10 razy zmieniał zapłatę moją, lecz Bóg nie dozwolił mu zaszkodzić mi. Lecz Bóg powiedział swoje. Bóg miał w kontroli, Bóg powiedział, ale będzie tak, jak ja chcę. Nawet, ciekawe, Bóg powiedział do Labana coś, nie? W 24 wersecie, w tym samym rozdziale jest powiedziane, lecz Bóg przyszedł do Labana Aramejczyka we śnie, w nocy i rzekł do niego, uważaj, żebyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem. A więc Bóg powiedział swoje ale tutaj, tak? Mimo, że Laban był perfidny i niesprawiedliwy. I w 42 znowu Jakub mówi coś takiego, w 42 wersecie. Gdyby Bóg ojca mego nie był ze mną, Bóg Abrahama i Bóg, przed którym drżał Izak, byłbyś mnie teraz puścił z pustymi rękoma. Lecz Bóg wejrzał na niedolę moją i na trud moich rąk i minionej nocy wydał wyrok. A więc Bóg powiedział swoje ale.
Nasz grzech, nasz upadek, nasza dysfunkcja nie zatrzyma realizacji Bożego planu. Ale jaka jest prawda z tej historii, że cel nie uświęca środków. Cel nie uświęca środków. Jeżeli chcemy realizować Bożą wolę, to musi się to dziać w Boży sposób, ponieważ grzech będzie zawsze miał swoje konsekwencje. Więc jeżeli chcesz realizować Bożą wolę, a tutaj była Boża wola realizowana, że Jakub miał mieć to błogosławieństwo, miał mieć to pierworództwo, ale zrobił to w nieboży sposób i musiał ponieść konsekwencje, pomimo tego, że Boży plan i tak się zrealizował. A więc cel nie uświęca środków, Boża wola musi być wypełniona w Boży sposób, ponieważ grzech ma zawsze swoje konsekwencje, ale Bóg doprowadza do końca swój plan i tak ostatecznie postawi na swoim. I chciałabym pokazać wam jedną rzecz, którą kiedy odkryłam, to mnie zaszokowało. To było wiele lat temu na pewnym seminarium. Jeżeli chodzi o życie Józefa, wiemy jak to z Józefem było, tak? że bracia go nienawidzili, był faworyzowany przez ojca, sprzedali go w perfidny sposób, tak? Oszukali tatę, powiedzieli, że zginął, że go tam jakieś zwierzę rozszarpał, tak? I przez wiele lat na przedzie ustawił służące wraz z ich dziećmi, czyli Bilhę i Zylpę, tak? I dzieci ich. Lea z jej dziećmi za nimi, tak? Czyli drugi rząd to była Lea, Ruben, Symeon, Lewi, Juda i Dina pewnie już też, nie? Rachelę zaś z Józefem na końcu. Kogo posłał na pierwszy front, na pierwszą linię? Służące ich dzieci. Pomyślmy o tym, że Ruben, najstarszy, mógł mieć 13 lat wtedy. Czy on nie wiedział, co się tu dzieje? Czy on lub one chłopaki, tak, bo tam był, oni byli prawdopodobnie rok po roku, no więc 13, 12 i tak dalej. To już są tacy chłopcy, którzy rozumieją. Czy oni widzieli, kto tak naprawdę jest ważny dla Jakuba, dla taty? Ci, co stali na końcu, tak? Kogo jest w stanie poświęcić, żeby ratować małego Józefa? Bracia go sprzedali. Oczywiście później było powiedziane, że Jakub Józefa faworyzował, że mu kupił długą szatę z rękawami. Czemu jest mowa o tym, że to była długa szata z długimi rękawami? No bo ci, co pracowali, mieli krótkie tuniki, jak widzieliście może The Chosen, tak? To uczniowie, rybacy, oni mieli krótkie tuniki z krótkimi rękawami, bo wtedy człowiek miał swobodę do pracy. Jak ktoś miał długą szatę, jak kapłani na przykład, to oni nie pracowali, oni mieli ludzi do tego, żeby pracowali na nich. A Józef taką szatę miał, mimo że był najmłodszy, czyli nie był ani głową rodziny, tak? Po prostu był ulubionym synusiem. A więc co się jeszcze zbierasz? Przez wiele lat Jakub żył w przekonaniu, że Józef nie żyje, ponieważ tak go oszukali jego synowie. I trzecia myśl, ta główna dzisiaj, ale Bóg. Bóg przez całą tą historię prowadzi swoją myśl, swój plan, tak? I wszystkie te oszustwa, wszystkie te złe, dysfunkcyjne zachowania, złe postawy, grzechy, no nie zbiją go z tej drogi, tak? Z obranego planu. I Emilka, nie wiem czy pamięta, na pewno pamięta, bo ja pamiętam bardzo dobrze, jak rozpoczynała kiedyś nabożeństwo i chyba ten werset przeczytała z listu Pawła do Efezjan, bo ja go też bardzo lubię i zapamiętałam. List Pawła do Efezjan, 2 rozdział. 3, 4 i 5 werset. W
wśród nich, czyli wśród synach opornych, tak, bo o to chodzi, czyli grzesznikach, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, czyli to jest nasza natura, tak? Więc te dysfunkcje to nie jest nic dziwnego. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Ale Bóg, tak? Ktoś powiedział, że jeżeli zrozumiesz tę prawdę, ale Bóg, te dwa słowa to są jak takie okulary, to ta prawda zbawi twoją duszę. A jeżeli będziesz codziennie ją powtarzać i patrzeć przez te okulary na okoliczności, to to przemieni twój charakter. Tak? Być może, że tych okoliczności nie zmieni wcale, ale twoje podejście, twoje serce będzie inne. Wiecie, ja muszę sobie to powtarzać. Ale Bóg. A więc Bóg funkcjonuje i to całkiem dobrze w dysfunkcyjnych relacjach, w dysfunkcyjnej rodzinie. Czy to nie jest dla nas pocieszeniem? I wiecie, Józef w jakiś sposób to wiedział. Tak, jest wielokrotnie napisane, kiedy czytamy historię Józefa, to wielokrotnie jest powiedziane, że Bóg, ale Bóg był z nim, tak? Został niesprawiedliwie osądzony, znalazł się w więzieniu. Ktoś powiedział, że zajął się misją więzienną, opracował, służył, tak? Ale to było straszne, w jaki sposób się tam dostał, totalnie niesprawiedliwie. Ale jest powiedziane, że w 39 rozdziale mamy Księgi Rodzaju, ale Bóg był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. To też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Bóg był z Józefem. I Józef to wiedział. Tak? Józef doświadczał i widział tą Boże działanie, patrzył przez te okulary, ale Bóg. Tak? I wiemy, znamy te słynne słowa Józefa na końcu, kiedy w końcu po 39 latach jego bracia przychodzą do niego i tak naprawdę wyznają mu swoją winę, tak? Bo to wszystko trwało latami, kiedy oni się pojawili w Egipcie. Potem przez te wszystkie lata, kiedy jeszcze żył Jakub i potem dopiero po śmierci Jakuba nagle im się wydawało, no tak, teraz się Józef za nas weźmie. Umarł ojciec, więc teraz Józef się zemści, tak? W ich głowach, ich wzorcem była zemsta. Oni tak żyli. Kłamstwo, grzech, kara, zemsta, tak? To było ich myślenie. Ale Józef był inny, Józef myślał inaczej. I Józef powiedział słowa: wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Ale Bóg obrócił to w dobro. Kojarzy nam się werset, tak, z Rzymian 8:28, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. A więc jeżeli będziemy patrzeć przez te okulary, ale Bóg, to będziemy inaczej widzieć rzeczywistość i Bóg będzie tym, który będzie działał na pewno, tak, bo On i tak będzie działał w swojej miłości i w swojej mocy. A więc możesz być nowym pokoleniem, tak jak Józef. Józef jest tym typem Jezusa, prawda? Wiemy o tym, że Józef pokazuje w Starym Testamencie, pokazuje na Jezusa, który nie został poznany najpierw przez
swoich braci, czyli przez pokolenia, tak? Bracia jego to były pokolenia Izraela. Nie został, został wysłany, aby uratować, tak? Najpierw nie został poznany, później dopiero dał się poznać. A więc jest tym nowym pokoleniem, czwartym pokoleniem, można powiedzieć, które zrobiło cięcie, ponieważ w jego umyśle była ta myśl, ale Bóg obrócił to w dobro. A więc możesz być dzisiaj takim nowym początkiem w swojej rodzinie, w swoim życiu. Możesz mieć dzisiaj ten czas. Możesz być pierwszą osobą. Nigdy nie jest za późno. I zakończę taką historyjką. To jest takie opowiadanie Richarda Hefflera w takiej książce jednej. Pewien 12-letni Johnny uczył się strzelać z procy. Ćwiczył w lesie, ale nie bardzo mu szło. Nie szło mu dobrze. W końcu pojechał ze swoją siostrzyczką Sally, trochę młodszą, na wakacje na wieś do swoich dziadków. I w pewnym momencie zobaczył zwierzątka na podwórku, między innymi kaczkę. I w przypływie impulsu chwycił za swoją procę, strzelił. No i kaczka padła martwa. Okazało się, że to była ulubiona kaczka jego babci. No więc w panice chwycił kaczkę, zakopał ją gdzieś z tyłu ogrodu, kątem oka w przerażeniu stwierdzając, że siostrzyczka Sally wszystko widzi, ale nic nie powiedziała. No i wieczorem po kolacji babcia mówi do wnuków: no to które z was pomoże mi teraz pozmywać, posprzątać po kolacji? Sally, czy zrobisz to? A Sally mówi: ależ babciu, myślę, że Johnny bardzo chętnie to zrobi. I do Johnny'ego pamiętasz o kaczce? No więc Johnny grzecznie pozmywał. Na drugi dzień po śniadaniu dziadek mówi: słuchajcie, zabieram jednego z was nad rzekę, idziemy łowić ryby. No, ale jeden musi zostać, pomóc babci przygotować obiad. Sally, zostaniesz z babcią tym razem? Sally mówi: no ale Johnny na pewno chętnie to zrobi. Pamiętasz o kaczce? No więc Johnny posłusznie został, tak? No i tak trwało to kilka dni. Johnny wykonywał wszystkie prace domowe za siebie i za swoją siostrę. Aż w końcu nie wytrzymał. Wyznał babci całą prawdę, że zabił tą kaczkę, tak? Babcia przytuliła go i powiedziała: wiem, Johnny, wszystko widziałam. Stałam przy oknie w kuchni, widziałam całą sytuację. Ponieważ bardzo cię kocham, dawno ci przebaczyłam. Zastanawiałam się tylko, jak długo pozwolisz Sally robić z siebie niewolnika. Jak długo pozwolisz Bożemu przeciwnikowi robić z siebie niewolnika. Chciałabym wrócić do tego pierwszego wersetu z listu Piotra. Mogę prosić już zespół, jeżeli tak, Zosiu? Pierwszy list Piotra, pierwszy werset, który żeśmy czytali na początku, tak? Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział 18-19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa. Zostaliśmy wykupieni. Wiecie, ja lubię kryminały i te kryminalne seriale. Mój mąż się łapie za głowę często, ale no tak lubię. I tam są często sytuacje okupu. Kiedy się płaci okup? No kiedy się płaci okup? Kiedy ktoś jest porwany, prawda? No właśnie, ktoś jest porwany, trzymany jest w niewoli, w jakimś, tak, zamknięciu i jest wystawiany okup, tak, ilość, jaka powinna być zapłacona. Tu jest powiedziane, że zostaliśmy wykupieni, czyli Jezus zapłacił okup, ponieważ byliśmy porwani przez Bożego przeciwnika, przez diabła. I on powiedział, że okupem, ceną będzie życie.
I Bóg zdecydował, że w takim razie najwyższa cena jest życie swojego Syna. I ten okup wtedy pokryje wszystkie życia, tak? Zostaliśmy wykupieni, najwyższą cenę zapłacił Jezus. Nie dajmy się trzymać w tej niewoli nadal, ponieważ już zostałeś wykupiony. Jezus już tą cenę zapłacił. Nie daj się trzymać w niewoli. Chcę Cię zaprosić dzisiaj. Jeżeli coś Cię poruszyło, cokolwiek, czy to, że Bóg funkcjonuje całkiem dobrze w dysfunkcyjnych relacjach, w naszym grzesznym i upadłym życiu, czy to, że jeszcze nigdy nie przyjąłeś tego okupu do swojego życia, tej ceny, którą Jezus zapłacił, możesz to dzisiaj zrobić w modlitwie. Nie trzeba żadnych ceregieli, że tak powiem. Wystarczy, że skłonimy nasze głowy i będziemy się modlić. Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś po prostu ponad wszystko i my dziękujemy Ci za okup, który został zapłacony i że to dotyczy każdego z nas. Dziękuję Ci, Panie, że Ty funkcjonujesz, że Ty działasz, że Twój plan jest najlepszy i jedyny w naszych rodzinach. I Panie, ja chcę modlić się teraz o każdego z nas, jak tu jesteśmy, kto chciałby zrobić nowy początek, czy w swoim życiu, czy w swojej rodzinie. I chciałby zacząć po prostu życie z Tobą w świadomości Twojego planu w życiu wykupionej osoby. Dziękuję Ci, Boże, za Twoją łaskę. Modlę się o to, abyś nas teraz pobłogosławił. Amen.